Kopciuszek, nie bajka. Za jedną ulicą i jedną rzeką żyła mała Marysia. Nie znała taty. Mamę ledwo pamiętała. Od lat mieszkała w domu dziecka wraz z grupą kolegów i koleżanek. Marysia rosła, a wraz z nią rosło jej dobre serce. Pewnego dnia, gdy była już wystarczająco duża, do sali zabaw weszła jej długo niewidziana mama. Wracasz ze mną do domu, powiedziała. I tak się stało. To nie był jednak dom z bajki. Opieka nad przyrodnim rodzeństwem zajmowała większość dnia dziewczynki. Wieczorami padała na łóżko zmęczona. Lata mijały, Marysia doroślała. W jej życiu pojawił się mężczyzna, który szybko okazał się nie być księciem. Wniósł w jej życie smutek i długi, ale też iskierki szczęścia w postaci dzieci. Marysia z czułością się nimi zajmowała. Wkrótce pod jej skrzydła trafiła matka przykuta do łóżka w wyniku wylewu. Mówiłam ci, nie ufaj temu mężczyźnie, powtarzała córce oschle, gdy ta poprawiała jej poduszki. Maria tylko raz poczuła, że jej odwaga ma swoje granice. Gdy w wyremontowanym jej własnymi rękami domku wybuchł pożar. Wystarczyła jedna chwila, by straciła większość dobytku. Po upływie kolejnej chwili stwierdziła: dzięki Bogu żyjemy. I to się liczy najbardziej. Po czym zaczęła na nowo odbudowywać swoje życie. W jej domu czasem unosi się aromat skromnego ciasta i truskawkowego dżemu, skutecznie przykrywając zapach spalonych mebli i sprzętów. Dobro pani Marii zagłusza zaś poczucie dawnych krzywd, o których woli nie pamiętać. Całe życie opiekuje się innymi. Czy ktoś o nią zadba? To nie bajka, lecz prawdziwa historia. Nieszczęścia nie włożysz między bajki. Działaj realnie. Przekaż 1% szlachetnej paczce, by mogła dotrzeć do tych, do których nikt nie dotarł.